Cześć, nazywam się Małgorzata Piernik i będę dzisiaj opowiadać o pięknych katastrofach, a właściwie o tym, jak im zapobiec. Czy możecie podnieść rękę te wszystkie osoby, które pracujecie jako graficy albo UX designerzy, którzy jesteście na sali? Okej. No wydaje mi się, że wiecie doskonale, o czym mówię. Kiedy zaczynamy projekt, robimy pierwszą wersję designu i oczekujemy, że będzie tak jak z lewej strony. Natomiast potem wydarza się pierwsza runda oglądania tego projektu z klientem. Następnie zaczyna być wdrażany, następnie zaczyna być poprawiany i lądujemy z czymś takim jak po prawej stronie. Będę opowiadać o tym, jak nie dopuścić do sytuacji po prawej, i też jak nie utknąć w sytuacji po lewej, dlatego że bardzo interesujące i przyjemne wizualnie projekty digitalowe, które często jako graficy lubimy, oglądamy na wszystkich portalach społecznościowych dla grafików typu Dribbble czy Behance, nigdy nie mogą się wydarzyć ze względu na to, że nie są wdrażalne z powodów technologicznych albo w ogóle nie mają racji bytu w biznesowej rzeczywistości. I będę o tym mówić dlatego, że robienie projektów UX na masową skalę to nie jest coś, czego ja się nauczyłam z książek albo wiem z teorii. To jest moja rzeczywistość pracy na co dzień. Dlatego, że pracuję obecnie jako senior UX designer w Accenture, ale zanim zaczęłam pracować w tym miejscu, to teraz wszystko musiało się jakoś zacząć. I czy mogę teraz podnieść wszystkie osoby na sali rękę, które są jeszcze studentami? A te, które chcą się przebranżowić na UX? Okej, super. W UX-ie nie ma czegoś takiego jak standardowe historie rozwoju zawodowego, dlatego też opowiem wam przez chwilę moją, co też nie należy do standardowych. Kiedy byłam w liceum, w oczywisty sposób nie miałam w ogóle prawa wiedzieć, że istnieje taka praca jak UX designer. Wiedziałam tylko tyle, że lubię matematykę, i wiedziałam też, że przez całą podstawówkę gimnazjum i liceum chodziła na zajęcia plastyczne. I to, co wydało mi się być czymś pomiędzy, to studiowanie wzornictwa przemysłowego. I wszystko było super, dopóki faktycznie nie poszłam na to wzornictwo. Studiowałam w School of Form w Poznaniu, gdzie na pierwszym roku musieliśmy przejść przez wszystkie pracownie, w tym przez te, które wydawały mi się być moim ostatecznym miejscem docelowym w tej szkole, czyli przez Industrial Design. No i przyszedł moment, który był super. To znaczy dostałam piłę do ręki, dostałam drewno przed siebie i miałam je pociąć. I to doświadczenie, jak można się łatwo domyślić, było tak porażająco okropne, że stwierdziłam, że nigdy więcej w ogóle nie będę się zajmować tego typu aktywnościami, więc kariera projektanta przemysłowego, zanim się zaczęła, w moim przypadku to już się skończyła. Co więcej, tematy związane z designem produktu typu zajęcia z porcelany, czy zrobienia rzeczy w glinie, czy z szycia, czy z wytwarzaniem tekstylu, no, wszystkie były dla mnie strasznie nudne. Więc w którymś momencie musiałam złapać się za głowę i zastanowić, co ja w ogóle robię w tej szkole, bo wydawało mi się, że to jest jakaś absolutna katastrofa. Natomiast okazało się potem, że nie. Kiedy przyszło co do czego, czyli design z programowania. I nagle się okazało, że z mojej grupy na studiach byłam jedną z trzech osób, którym sprawiało to jakąkolwiek przyjemność, żeby słuchać, co nasz wykładowca od programowania miał nam do powiedzenia. I wtedy pomyślał, ekstra, nikt nie chce zajmować się projektowaniem oprogramowania. No i prawdopodobnie to jest coś, czym ja mogę się zająć, bo mój poziom zainteresowania gliną, ceramiką czy cięciem drewna jest na poziomie mniej więcej minus życie. Wtedy od jednego z moich wykładowców dowiedziałam się, że nie, w ogóle ja nigdy nie zrobię żadnej kariery jako projektant, bo prawdziwy projektant to powinien się zajmować rzemiosłem, pracą rąk, a te technologie to jest jakaś taka przelotna moda, po co komu jest potrzebna sztuczna inteligencja. Oczywiście, jak możecie się domyślić, w ogóle nie posłuchałam tego komentarza, tylko zaparłam się jak osioł, żeby nauczyć się projektować oprogramowanie jak najszybciej. Pierwszą pracę jako projektant zaczęłam na drugim roku studiów, a od trzeciego roku pracowałam na pełen etat jako UX designer. Tylko że zanim trafiłam do Accenture,
Pracowałam również w paru firmach, więc to, o czym będę Wam dzisiaj mówić, też wynika z doświadczenia, bo po prostu sama bardzo dobrze wiem na własnej skórze, jaka jest fundamentalna i podstawowa różnica, która związana jest ze skalowaniem designu i jak to jest pracować i w startupie, i w slaughterhouse, i w agencji digitalowej, gdzie poza może agencją digitalową te projekty nie były aż tak ogromne. No a teraz pracuję w konsultingu z zakresu IT. Te projekty nie należą do rzeczy w najmniejszej skali. Tak samo rodzaje rynków, dla których pracowałam, są dosyć zróżnicowane, bo robiłam projekty i dla linii lotniczych, i dla telekomunikacji, czy dla sektora finansowego. Więc to, o czym będę opowiadać, jakby nie wynika tylko z pracy w jednym środowisku, ale ze skakania pomiędzy projektami dla tego typu różnych firm. Na początku, żeby zakreślić Wam lepiej w ogóle zakres skali, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, opowiem parę słów o projektach, które robię. Potem przejdę do tego, jak wygląda praca projektanta UX w korporacji. Następnie opowiem parę rzeczy o tym, co się dzieje, kiedy w tej korporacji jesteśmy i trzeba pracować w dużym albo bardzo dużym teamie projektantów. Następnie porozmawiamy chwilę o tym, co zupełnie niezwiązanego z designem w ogromnym stopniu wpływa na design, czyli to oczekiwania versus rzeczywistość. I potem jeszcze podam Wam parę rad, jak opanować tę całą sytuację. To nie jest prezentacja typu wszystko poszło fantastycznie. Robienie wielkich projektów jest wspaniałe, jest to pestka, bo tak nie jest. Raczej będę opowiadać Wam o problemach i o metodach, w jaki sposób z nich wybrnąć. Powiem krótko parę słów o mojej firmie, bo to nie jest brand, który jest rozpoznawany wśród projektantów w Polsce jakoś szczególnie bardzo. Część firmy, w której pracuję, nazywa się Accenture Interactive i to jest największa agencja digitalowa na świecie. Nie mogę Wam pokazać moich osobistych projektów ze względu na to, jak działa branża informatyczna. Czyli przy wszystkich dużych projektach ma się podpisaną umowę dotyczącą poufności. Więc mogę Wam tylko opowiedzieć o paru przykładach. Moja firma, jakby dział w mojej firmie, w której pracuję, robił na przykład projekt dla BBC dotyczący personalizacji kontentu, który w ciągu miesiąca zdobył 6,4 miliona użytkowników. I to jest skala, o której teraz mówimy. Tak samo robiliśmy projekt dla BMW, który pomagał dzięki wirtualnej rzeczywistości obejrzeć samochód klientom przed kupnem. Więc to też jest ta skala technologii, o której będziemy rozmawiać. Co więcej, robiliśmy również projekt dla miasta Singapuru dotyczący przewidywania zatłoczenia w mieście z dokładnością do 85%. Więc te rzeczy, o których ja Wam dzisiaj opowiem z doświadczenia, wiążą się z tymi trzema obszarami. Skomplikowana jest liczba użytkowników, skomplikowane są technologie, które są bardzo nowe i właściwie wiele osób, które pracuje na projektach, wdraża je po raz pierwszy, bo nie można było tego wdrażać 2 lata temu. Jakby nie można oczekiwać, że ktoś ma 15-letnie doświadczenie z VR-em, bo po prostu tacy ludzie nie istnieją. I co więcej, kwestia analityki również oraz analizy liczb ma tutaj znaczenie. Więc pierwsza rzecz, która się dzieje, jak lądujemy jako UX designer w korporacji, to czujemy się trochę jak latający statek ponad pewnym zastanym krajobrazem. Łatwiej jest przenieść latający statek niż zastały krajobraz. Czyli to, z czym mamy do czynienia, to, że jesteśmy UFO, którego nikt w organizacji nie rozumie. I to my, bo UX design, jakby proporcje UX designerów do deweloperów czy pracowników z innych działów jest zwykle bardzo, bardzo ograniczone. Musimy się dostosować do tego, co dostaliśmy. Nie mówię o tym, że to jest sytuacja, która jest okropna, nieprzyjemna i jakby ciężko się w tym odnaleźć, no ale na początku może być dosyć dziwna ze względu na komunikację. Dlatego, że my jako projektanci komunikujemy się ze sobą w pewien bardzo określony sposób. Stosujemy pewien bardzo określony żargon przeznaczony dla środowiska projektantów graficznych i tylko dla projektantów graficznych zrozumiały.
Co więcej, procesy projektowania, które mamy, to są zupełnie inne procesy niż przy wdrażaniu oprogramowania. Więc możemy się bardzo dobrze... Możemy się trochę poczuć, jakbyśmy nagle się znaleźli w obcym kraju i zasad tego obcego kraju musimy się bardzo szybko nauczyć. I tak naprawdę w tym obcym kraju mamy do czynienia z trzema typami obywateli. Pierwsza bardzo duża grupa to są ludzie, którzy zajmują się technologią. I kiedy pracujemy w startupie, to ta technologia nie wydaje nam się czymś być aż tak bardzo skomplikowanym, no bo to jest ilość programistów, z którymi siedzimy razem w pokoju, do których możemy podejść i bezpośrednio skonsultować wykonalność jakiegoś rozwiązania. Natomiast kiedy mam na myśli technologię w korporacji, to jest to bardzo dużo trzecich podmiotów, z którymi realizujemy również projekt. To nie są tylko programiści, z którymi bezpośrednio pracujemy, ale to są również wszystkie inne firmy, które dostarczają rozwiązania technologiczne dla projektu, który robimy. Na przykład oprócz projektantów frontend jest to zewnętrzna firma, która dostarcza rozwiązanie backendowe, na przykład CRM. Są to też firmy, które dostarczają przetwarzanie płatności kartą kredytową, logistykę. Jakby to wszystko tutaj zawiera się w słowie technologia. Jest jeszcze część biznes i ci partnerzy, o których zaczęłam mówić, są gdzieś na styku. Czyli ci ludzie, czy te podmioty, które dostarczają rozwiązania dotyczące logistyki, ludzie, którzy tworzą strategię biznesową dla danego produktu cyfrowego, ludzie, którzy odpowiadają za ofertę, która w tym produkcie będzie uwzględniona oraz za marketing. Co więcej, to też są klienci. Dla mnie, kiedy zaczęłam pracować w firmie, w której pracuję teraz, było to pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że szokiem, ale na pewno zdziwieniem, że zaczęłam pracować bezpośrednio z klientami bez żadnego account managera, który miałby mi pomóc i mediować w sprawie designu za mnie. Bez project managera, który by mówił klientowi zamiast mnie, z czego wynikają poszczególne decyzje. Ja sama musiałam zacząć pracować z klientami i to nie raz w tygodniu na spotkaniu przez godzinę, tylko codziennie, parę godzin w ciągu dnia. Nie są to klienci często rzędu project managerów, ale jest to C-level, czyli ludzie na stanowiskach CEO i CIO bardzo dużych organizacji. I dlaczego w ogóle jako projektanci UX korporacji musimy się znaleźć, tak wydawałoby się, w skomplikowanym środowisku? Bo jakby patrząc na to z boku, wydaje się to być właściwie może trochę nielogiczne. Może być, się to wydawać stratą czasu. Dlaczego projektanci nie mogą siedzieć wyłącznie w teamie projektowym, dowieść tego, co potrafią robić najlepiej na czas? I czemu nie można innym specjalistom zostawić całej części pracy? A to dlatego, że przy projektowaniu procesów no, naprawdę ma swoją skalę. Experience to jest dużo więcej niż UX. Mówiąc na przykład od z perspektywy mojego ostatniego projektu, oprócz zespołu, który robi interfejs, jakby to jest UX dla użytkownika, to co się dzieje w interfejsie aplikacji, UX, a właściwie experience, to są również metody dostawy, metody płatności, metody przetwarzania danych i kanały marketingowe. Więc jakby dlatego na co dzień mamy do czynienia z całą inną masą specjalistów niż tylko projektanci user experience, że gdyby rozwiązania technologiczne robili sami programiści bez nadzoru UX designerów na co dzień, skończylibyśmy z czymś, co owszem, jest bardzo funkcjonalne i świetnie działa, natomiast jest brzydkie jak czarna noc i nikt nie chce z tego skorzystać. Gdyby robił to tylko biznes, jest duża szansa, że można byłoby wylądować z czymś w rodzaju choinki, na której jakby możliwe jest wszystko. Natomiast nikt z tego również nie chce skorzystać, bo cała sytuacja jest zbyt skomplikowana. Dlatego, żeby osiągnąć sukces w takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy zupełnie nie mają inne doświadczenie niż my, bo to nie są ludzie po szkołach designu, nie są ludzie po psychologii, tylko ludzie, którzy mają doświadczenie bardzo często przez całe życie z liczbami, musimy zainwestować w umiejętności komunikacyjne. Co mam na to, co mam na myśli mówiąc o umiejętnościach komunikacyjnych? Pierwsza sprawa jest taka,
że empatia, która jest wymaganym kompetencją od UX designerów, to nie jest tylko buzzword. Wczucie się w sposób komunikacji drugiej osoby jest to rzecz, która wydaje się być bardzo łatwa, ale na co dzień, kiedy rozmawiamy z Marsjanami dookoła, wydaje się to być całkowicie trudna rzecz. Ale istnieją konkretne szkolenia i metody, które mogą nam w tym pomóc. Taka rzecz, którą bym rekomendowała jako taki quick win, to jest to, żeby spróbować zacząć mówić o designie innymi słowami. To znaczy nie słowami, których używają UX designerzy, czyli żargonem branżowym, językiem wrażeń i doświadczeń, tylko językiem faktów. Co się dzieje na co dzień, bardzo często, w bardzo wielu organizacjach, jeżeli UX designerzy komunikują się w taki sposób, w jaki się przyzwyczaili. Sytuacja wygląda tak. UX designer przychodzi na spotkanie, pokazuje projekt i następnie zaczyna się cała serenada różnego rodzaju opinii i komentarzy. Programiści wypowiadają się na temat designu, klienci wypowiadają się na temat designu, project managerowie, scrum masterowie, każdy ma bardzo dużo pomysłów na temat designu i co należy zmienić. Dlaczego? Dlatego, że prezentujemy design w sposób, który dla ludzi przyzwyczajonych do języka faktu jest językiem opinii. Bo mówimy o tym, co użytkownik może. Jak byłoby bardziej intuicyjnie. To nie jest konkret. To nie są fakty. W ten sposób jesteśmy w stanie bardzo szybko zacząć się intensywnie frustrować w karierze projektanta i na pewno nie doprowadzi to nas do konkretnych sukcesów zawodowych. To, co też mówię z doświadczenia, jest bardzo skutecznym sposobem komunikacji, to odnoszenie się na przykład do paradygmatu naukowego. To znaczy, w sytuacji, kiedy pewien design pattern jest kwestionowany, możemy się odnieść do tego, że przykładowo John Sweller, który jest profesorem psychologii z Australii, prowadził badania na temat czegoś takiego jak cognitive overload. No i to cognitive overload jest to zjawisko psychologiczne, które wpływa na to, to, to i tamto. I ze względu na te badania, które możemy wykorzystać biznesowo w naszym projekcie, jesteśmy w stanie lepiej osiągnąć cel X. Jeżeli natomiast tego nie zrobimy, to ten cel nie będzie osiągnięty. Możemy się również odnosić do innych przykładów z zakresu czy kognitywistyki, czy ekonomii behawioralnej, które po prostu zaczynają być językiem faktów. Inna technika jest taka, że zanim idziemy na prezentację do naszego zespołu, szybko weryfikujemy pewne tezy, które potrafią się, które potrafimy przewidzieć, że się pojawią podczas tej prezentacji i zweryfikować to, jeżeli chodzi o statystykę i liczby. Ostatnio miałam do czynienia na przykład z dyskusją na temat tego, że nastolatki dzisiaj nie korzystają już z e-maila. I była to teza, która była szeroko podzielana w zespole. I można, owszem, podzielać taką tezę, ale jeżeli zestawić ją z ostatnim badaniem na temat korzystania nastolatków w Polsce z internetu, czyli nastolatki 3.0, raport, który jest publicznie dostępny i nie został jakby wykonany na zlecenie komercyjne, tylko przez Instytut współpracujący z Ministerstwem Cyfryzacji. I okazuje się, że taka teza jest zupełnie błędna. Mówię o tym dlatego, że często jako UX designerzy jesteśmy w ogromnej mniejszości wśród różnych osób na projekcie. I bardzo często jest nam ciężko przekonać innych do naszych pomysłów, dlatego że jest nas po prostu mniej. Kiedy jesteśmy jako jedyna osoba od designu na spotkaniu, na którym jest 25 osób, 15 zajmuje się technologią, 10 biznesem, nie ma szans, żeby poszło nam łatwo, żeby przekonać wszystkich innych do naszych rozwiązań, jeżeli nie zaczniemy stosować języka, który jest dla nich językiem konkretu. Kolejny temat to jest to, jak pracować w dużym teamie projektantów. Bardzo często, jak pracujemy w małych organizacjach, jesteśmy jedynym UX designerem. Albo jednym z dwóch, albo jednym z trzech. I w takiej sytuacji, mimo że teoretycznie powinniśmy być nastawieni na pracę zespołowo i powinniśmy to umieć, pracując czy w startupie, czy w software house, gdzie często pracuje się w Scrumie, czyli metodologii zwinnej, gdzie jakby wszystkie ręce na pokład, to się wydarzy w jednym momencie.
To nagle się okazuje, że jak trafiamy do teamu 10 UX designerów, to z 10 UX designerami nie potrafimy jednak pracować tak dobrze, jak potrafiliśmy pracować z programistami czy z project managerami. Dlaczego? Dlatego, że obecnie nie mogę mówić o rynkach innych niż Polska, gdyż moje doświadczenie na nich jest jakby nie aż tak bardzo duże, żeby się wypowiadać na ten temat, ale jeżeli chodzi o rynek w Polsce, wiele osób może to potwierdzić, że UX designerzy przychodzą z bardzo różnym backgroundem do firm. Wielu na przykład kończy psychologię. Jest to fantastyczny sposób, żeby zostać UX designerem. Ale bardzo wiele osób to też są graficy. Jest dużo osób, które studiowały informatyki czy nauki ścisłe. Jest również cała masa osób, które nie mają żadnego z tych trzech backgroundów. Natomiast ich wieloletnie hobby związane z wizualnością i z designem i często też z kodowaniem doprowadziło do tego, że chcą się przebranżowić i zostać UX designerem. Ale jak tych ludzi porównać do siebie? Jak porównać ich kompetencje ze sobą? Jest to po prostu nierealne oczekiwanie, że wszyscy UX designerzy w zespole będą potrafić to samo. Więc jak można sobie z tym poradzić? Zaakceptowanie różnorodności na pewno w ogromny sposób tym pomaga. Otwarcie się na to, że nasi koledzy zespołu, przykładowo, przez ostatnie 5 projektów korzystali z zupełnie innych narzędzi do prototypowania niż my. Albo zupełnie w inny sposób podchodzą do procesu projektowego, bo pracowali wcześniej nie po stronie agencji digitalowej, czy korporacji konsultingowej, takiej jak moja, gdzie realizuje się bardzo dużo projektów jeden po drugim, tylko pracowali po stronie produktu, gdzie optymalizuje się jeden przez dłuższy czas. I to, jak można sobie z tym radzić? To jest albo w sposób wertykalny, albo w sposób horyzontalny, albo przez pewien miks. Pierwszy sposób jest taki, że trzeba zaakceptować to, że to będzie zupełnie inaczej niż w mojej firmie, gdzie jest się odpowiedzialnym za cały UX. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność za cały UX spadający na wyłącznie jedną osobę. Jest to rozproszona odpowiedzialność, ona leży na całym teamie. I można robić to klasycznie, to bym powiedział, ktoś robi UI, ktoś robi UX, ktoś robi badania. Jest to jakaś możliwość, natomiast przy projektach na większą skalę, gdy projektantów jest więcej, nie do końca najlepiej to się sprawdza, bo to jest, nie chcę mówić, że to jest przestarzały sposób dzielenia się kompetencjami, ale często tak, bo wśród tych kompetencji, które w tym modelu się nie wymienia, jest również przykładowo rola facylitatora warsztatów design thinking. Albo człowieka, który jest odpowiedzialny za analizę danych jakościowych bądź ilościowych. Albo człowieka, który jest odpowiedzialny za motion design. Albo człowieka, który jest odpowiedzialny za strategię. Można też zrobić to inaczej, czyli podzielić się według zakresu projektu, kiedy te kompetencje są dosyć zbieżne. Czyli kiedy każdy potrafi i obsługiwać sprawnie jak szura i zrobić jakąś wersję UI-a w Sketchu i ma podobną wiedzę dotyczącą teorii projektowania graficznego i projektowania interakcji, wtedy jest najłatwiej, ale to nie jest sytuacja, która występuje szczególnie często. Można zrobić tak, że jeden projektant projektuje onboarding, kolejny na przykład centrum notyfikacji, kolejny flow dla płatności, kolejny feature A, feature B, feature C. Ale też jest inna metoda, w której nakładamy te dwie osie wobec siebie, zwłaszcza w projektach, które są ogromne. Jest to trochę niemożliwe, żeby jedna osoba zajmowała się na przykład byciem facylitatorem wszystkich warsztatów design thinking. Wtedy deleguje się też ludzi do poszczególnych z tych kratek. Te slajdy w ogóle są tak zrobione, trochę jak ściąga. Więc jak macie ochotę robić zdjęcia, żeby nie musieć pisać notatek, to po to to jest. Jest wszystko na jednym slajdzie, ja dużo mówię, żeby łatwo wam było zrobić sobie z tego szybko notatkę. Kolejny temat. Już tutaj przestaję rozmawiać bezpośrednio o współpracy
Jak designerów między sobą, jak się odnaleźć w całym krajobrazie firmy, jest to, kto i co wpływa na design. Czyli teraz będę mówić o tych wszystkich osobach i procesach, które odpowiedzialne są za to, że projekty, które najczęściej graficy wrzucają na Dribbla, nigdy nie zostały wdrożone, bo po prostu nie mogło to się wydarzyć. Czy bierzemy udział w dużym projekcie, czy małym? Kiedy jesteśmy w zespole, to przypomina bardzo wioślarstwo. I co zrobić, żeby biorąc udział w wyścigu wioślarskim dotrzeć do celu? To nie wystarczy, żeby każdy z podobną siłą machał wiosłem. Samo machanie to jakby nie jest dostateczna akcja. To również nie wystarczy, żeby trzymał wiosło pod tym samym kątem i robił to w tym samym momencie. Wszyscy muszą się zsynchronizować ze sobą, bo to, co się bardzo często dzieje przy bardzo dużych projektach, to, że wydaje się, że wszyscy bardzo ciężko pracują. Natomiast projekt kręci się w kółko. Właśnie dlatego, że cele i wektory działań wszystkich tych poszczególnych członków zespołu projektowego nie są ze sobą zsynchronizowane. I projekt nie płynie wcale w stronę komfortu, wygody i dobra użytkownika, tylko w zupełnie innym celu. Jak to bardzo często wygląda? Także ta technologiczna część tej panoramy zajmuje bardzo dużo miejsca. To nie są tylko programiści, ale również dostawcy technologii, dzięki którym w ogóle duże projekty technologiczne, na przykład takie jak aplikacja bankowa, w ogóle są w stanie istnieć. Plus są to ludzie, którzy gromadzą wymagania funkcjonalne i zajmują się marketingiem. Mniej więcej ten obrazek oddaje często proporcje tych ludzi w teamie, a my jako UX designerzy albo UX team często stoimy rozglądając się na boki i walcząc z tymi wrogimi siłami, które krok po kroku sprawiają, że nasz cudowny design zaczyna przypominać takiego Frankensteina. Jak sobie z tym poradzić? Tutaj trzeba użyć bardzo konkretnych metod, bo ze względu na to, że ludzi o takich kompetencjach jak my w projektach technologicznych jest mało, bez metod nie damy rady. Pierwsza rzecz jest taka, że mimo że przez ostatnie, można powiedzieć, 5 lat, bardzo dużo mówi się w Polsce o design thinking, na świecie mówi się o tym trochę dłużej, to w wielu organizacjach jest to traktowane jako buzzword. To znaczy, przychodzą ludzie z agencji zajmujących się service designem albo prowadzeniem szkoleń, robią warsztaty design thinking, albo my jedziemy na takie warsztaty delegowani przez naszą firmę. Jest super, rozklejamy karteczki wszędzie dookoła sali warsztatowej. Prowadzimy wywiady nawzajem ze sobą, robimy prototyp z papieru i potem go testujemy również w naszym zespole. Jest ekstra. Wszyscy zgadzają się, że ten sposób pracy jest fantastyczny. Tylko co się dzieje? Ta warsztat się kończy. Wracamy do firmy. Przychodzimy do biurka. O tej samej porze rano co zawsze. Odpalamy komputer i idziemy na spotkanie, podczas którego metody design thinking idealnie znalazłyby zastosowanie. I wydarza się co? My nie mamy czasu na takie zabawy. Co to za rozklejenie karteczek, to nie jest praca. Po co mi jakiś design thinking? Mam do napisania kodu, a nie jakiś design thinking. Z tego typu reakcjami możemy się zdarzać cały czas. Ale też są na to pewne metody. Jedną z najciekawszych, jak zaimplementować design thinking w swojej organizacji, którą usłyszałam w ciągu ostatniego roku, jest to, żeby po prostu nie mówić ludziom, że to, czym będziemy się zajmować, to jest design thinking. Bierzemy ich niejako z zaskoczenia. Nie organizujemy warsztatów. Nie robimy nagłówka, zaproszenie w Outlooku o nazwie warsztaty design thinking, feature X, zaproszenie. Organizujemy po prostu spotkanie, na którym zaczynamy implementować te wszystkie metody jedna po drugiej. Dlatego, że wykorzystywanie design thinking w tak dużych organizacjach, jak ta, w której pracuję, to nie jest pewnego rodzaju moda. To nie jest jakiś odgórny pomysł kogoś, kto wymyślił tę metodę i kazał wszystkim tak pracować. To jest po prostu naturalna ewolucja związana z tym,
jak bardzo ewoluuje społeczeństwo, na potrzeby którego dostarczamy na co dzień rozwiązania. Nie da się pogodzić bez wykorzystania tego typu metodologii celów tych wszystkich ludzi, którzy są pokazani tutaj. Każdy ciągnie w swoją stronę i rola projektanta UX w takiej sytuacji, gdy ciągną go dookoła wszyscy, nie przypomina wcale miłego środowiska pracy, bo jesteśmy rozrywani przez całkowicie sprzeczne cele, które z dobrem użytkownika nie mają nic wspólnego. To, co potrzebujemy zrobić, to pokazać tym wszystkim interesariuszom w ogóle to, w jaki sposób naszych usług będą doświadczali ludzie. Czyli musimy zmienić ten jakby sposób postrzegania, które jest albo silnie nakierowane na biznes, albo na technologię, na sposób nakierowany na użytkownika. I to nie jest nic złego, że ludzie, którzy pracują w częściach firmy z tego obrazka, nie myślą o użytkowniku. To jakby nie jest żadna rzecz, która wynika z ich braku kompetencji czy z czystej złośliwości. Po prostu są delegowani do innego typu zadań, a my jako UX designerzy jesteśmy zatrudnieni dlatego, że w tym horyzoncie brakuje kompetencji, które my posiadamy. Inna metoda, która jest pożyteczna, zajmuje trochę dużo czasu, ale zwłaszcza w początkowej fazie projektu z mojego doświadczenia wynika, że jest bardzo pożyteczna. To znaczy chodzić na wszystkie spotkania. Jeżeli mamy X ceremonii skramowych, bo często tego typu duże projekty wykonuje się w skramie, to jakby z boku wygląda, że UX designer nie powinien być na przykład na spotkaniu product ownerów, ani nie powinien być na spotkaniu tech leadów, bo tak naprawdę jaka miałaby być w tym wartość. Okazuje się, że jest ogromna wartość w obecności UX designera na spotkaniu i product ownerów, i tech leadów, ze względu na to, że możemy wyłapać błąd, który się pojawia i zaczyna nas odciągać od celu, którym są cele użytkownika, w bardzo wczesnej fazie i nie dopuścić, że pewne procesy zajdą zbyt daleko, by łatwo było je odwrócić. Czwarta rzecz to jest to, że używanie metod wizualnych naprawdę bardzo pomaga. Dlatego, że kiedy rozmawiamy o jakimś procesie, tylko przy wykorzystaniu słów, ludziom najczęściej bardzo trudno jest sobie wyobrazić ten proces. Pamiętacie pewnie, jak to było w szkole. Było co prawda zawsze w każdej klasie paru geniuszów, czasami jeden, którzy nie robili w ogóle notatek w zeszycie na żadnych z zajęć, a następnie szli na klasówkę i wszystko potrafili odtworzyć ze słuchu. Natomiast na co dzień również, jakby nie tylko w rzeczywistości szkolnej, ale też zawodowej, słuchowców nie ma aż tak wielu w społeczeństwie. Kiedy jakby zaakceptujemy ten fakt i zaczniemy używać prostych metod wizualnych i zapraszać inne osoby z zespołu, typu przedstawicieli i technologii biznesu, żeby współtworzyli te wizualne artefakty razem z nami, jest po prostu często dużo łatwiej się dogadać. I takie cztery rodzaje wizualnych artefaktów, z których najczęściej korzystam w pracy i które mogę po prostu z doświadczenia polecić, to są te, o których dużo pisze zresztą normalnie insert group. To jest taka ściągawka z jednego z tekstów na ich stronie. Pierwszy to jest Empathy Map, kolejny to jest Customer Journey Map, Experience Map i Service Blueprint Map. Każdy z tych rodzajów map jest bardzo konkretną techniką, której nie radziłabym modyfikować. Wydaje się, że takie modyfikacje typu zmieszamy trochę Empathy Map z Service Blueprint Map, będzie ekstra, wszystko zawrzemy na jednym rysunku, zadziałają. Jakby nie do końca tak jest. Metafora, która to dosyć dobrze opisuje, jest taka, że te wszystkie mapy są do siebie podobne, ale to jest tak jak z koniem i z motorem. Jakby funkcjonalnie koń i motor są do siebie bardzo podobne. Na koniu siedzi się okrakiem, na motorze też okrakiem. Trzyma się za coś, żeby sterować.
na jednym i drugim. Nogi się trzyma nie na ziemi, w powietrzu. Jedzie się zazwyczaj przodem, można skręcić, ale żeby jechać do tyłu, trzeba wykonać jakąś szczególną akcję. Natomiast jak weźmiemy silnik z motoru i włożymy go do konia, to koń nie pojedzie szybciej. To nie będzie koń Kawasaki jadący 200 km na godzinie. Co się wydarzy? Koń umrze. Tak samo jest z tego typu metodami. Kiedy je zaczniemy miksować ze sobą, koń umrze. Nic się nie wydarzy. Nie dojdziemy do żadnego rozsądnego rezultatu. Inna rzecz, która jest bardzo z tym związana, to jest używanie przez większość czasu, tak wiele jak jest możliwe, papieru i flamastrów. Zwłaszcza na spotkaniach z klientami, czy product ownerami i technologią. Bo dzięki temu nie tylko my, ale też członkowie spotkania są w stanie bardzo szybko zwizualizować pewne pomysły i nie tracimy czasu. Wykonanie prostego prototypu w Sketchu czy dowolnym z innych narzędzi do prototypowania zajmuje realnie bardzo, ale to bardzo więcej czasu. Następnie review tego prototypu przez innych członków zespołu, niż kiedy na szybko na spotkaniu zaczniemy razem coś rysować na dużym flipcharcie. Ma to również związek z kreatywnością. Jedna z moich nauczycielek na studiach zajmowała się akurat typografią, Werena Gerlach. Nie pozwala nam na warsztatach następnego dnia warsztatów używać komputera, co wydawałoby się być dosyć zaskakujące, no bo typografia obecnie jakby tworzy się nie ręcznie, tylko digitalowo. Natomiast mówiła jedną bardzo trafną rzecz na ten temat, że połączenie między mózgiem a ręką jest w jakiś magiczny sposób dużo, ale to dużo krótsze niż między mózgiem a komputerem. Bo kiedy zaczynamy od razu projektować w komputerze, zamykamy się na jakiś określony koncept i to się wydaje być trochę absurdalne, kiedy mówię o tym, że naprawdę należy szkicować jak najwięcej ręcznie, bo rzeczywistość pracy przy takich ogromnych projektach jest taka, że pracuje się bardzo intensywnie. To jest często ogromne oprogramowanie, które jest wdrażane w pół roku. To jest dużo większe tempo pracy niż uczymy się w szkole designu. I często też przynajmniej równie duże jak w startupie, przy czym też jakby skala rośnie, więc jakby skomplikowanie również jest większe. Natomiast tak samo jak w przypadku chodzenia na spotkania osób, które zajmują się czym innym niż my, ta metoda pomaga wyeliminować potencjalne błędy, zanim one się zaczną rozwijać w kierunku, w którym będzie już za późno. Inna rzecz, już ostatnia z tych technik, jest taka, żeby angażować przedstawicieli biznesu i technologii w braniu udziału w testach usability. To również czasami spotyka się z pewnym oporem, bo tytułem jesteś jak z designerem, bo powinieneś sobie poradzić sam. Czemu mam robić część twojej pracy za ciebie? Natomiast jest to bardzo skuteczne, żeby namawiać te osoby, które są odpowiedzialne za wszystkie te zewnętrzne czynniki, które często psują design, doświadczenie użytkownika, żeby bardzo często pierwszy raz w ciągu lat swojej aktywności zawodowej zobaczyły swojego realnego użytkownika. Zapominamy o tym, że ludzie, którzy pracują w branży technologicznej, według badań zrobionych przez OECD dwa lata temu, to jest, są 2% wszystkich społeczeństw zachodnich, jakby populacji wszystkich zachodnich społeczeństw, które są w stanie w sposób w pełni sprawny korzystać z komputerów. Według tych badań przeciętnie w bogatych społeczeństwach zachodnich 25% populacji ma problemy z poprawnym wysłaniem e-maila, w którym oprócz nadania tytułu maila i wpisanie jego treści, trzeba jeszcze dodać kogoś w CC i dalej go sforwardować. To się wydarza naprawdę. I często tylko UX designerzy są w stanie jakby widzieć, jak inaczej niż sobie wyobrażamy w teamie projektowym, postrzegają design użytkownicy. Ale dzielenie się tą wiedzą poprzez jakby doświadczenie z drugiej ręki z przedstawicielami biznesu i technologii nie jest tak skuteczne, jak umożliwianie im doświadczenia tego bezpośrednio. Inny temat jest taki, jak opanować design na masową skalę. Bo oprócz tego, że
Mamy bardzo dużo interesariuszy i wszystko dzieje się szybko, wydaje się być bardzo trudne. To jest jeszcze również kolejny temat. Ten, który poruszyłam jako ostatni, czyli użytkownicy, badanie użytkowników i specyfika pewnych rynków. Mogę podpisać się pod stwierdzeniem, że co kraj to obyczaj. I że często okazuje się, że projektujemy produkty dla każdego. Co to znaczy? Pierwszy temat jest taki, że na różnych rynkach ten sam produkt może być wykorzystywany przez różne segmenty konsumentów. Nie chodzi tutaj jedynie o kategorie takie demograficzne, to znaczy, że ci użytkownicy będą bogatsi albo będą biedniejsi, młodsi albo starsi, ale też jeżeli chodzi o mindset. Jakby dobrym przykładem jest tu marka Muji, która w Polsce przez swoją niską dostępność jest postrzegana jako marka luksusowa, a są kraje, na przykład Japonia, z której wywodzi się Muji, gdzie ten brand nie został wprowadzony jako marka luksusowa, tylko marka produkująca tańsze produkty niż normalnie, które były tańsze ze względu na brak opakowań. Czyli na tamtym rynku, jakby w momencie, kiedy ten brand był wdrażany, Muji można byłoby porównywać z dyskontowymi markami własnymi. I jeżeli chodzi o korzystanie z projektów technologicznych, takie sytuacje również mają miejsce. Co więcej, często na każdym rynku ten sam interfejs musi obsłużyć inną ofertę, bądź musi obsłużyć innego rodzaju wolumen użytkowników, albo być w zgodzie z innego rodzaju przepisami prawnymi. Bo ja doświadczyłam tego przy dwóch projektach. Jednym dla linii lotniczych, który był wdrożony dla 47 rynków, a drugi to był CRM dla firmy jakby sprzedającej swoje produkty w 18 różnych krajach. W przypadku pierwszym i w przypadku drugim był duży problem z tym, żeby językowo w ogóle ten interfejs spiął się wspólną całość, bo są języki, które mają jakby wykorzystują dużo więcej słów na te same jakby elementy interfejsu typu labele, CTA na batonach i tak dalej. A są języki, w których jest potrzebne jakby dużo mniej znaków w jednej linii. Co więcej, różne przepisy prawne powodują często to, że design różnego rodzaju zgód, czy marketingowy, czy na przetwarzanie danych powinien wyglądać całkowicie inaczej, a część interfejsu nie można w ogóle pokazać. Co więcej, część procesów biznesowych typu sprzedaż bezpośrednia w przypadku pewnych produktów albo reklama pewnych produktów na pewnych rynkach dla klienteli jakby o jakimś tym profilu w ogóle nie może się wydarzać w kanałach digitalowych. No i co z tym zrobić? Brzmi źle. Na szczęście też są metody. Pierwsza to jest jakby tworzenie design systemów. Druga to jest projektowanie dla sytuacji ekstremalnych. A trzecie to jest data informed design. Przejdę też przez to w sposób w miarę szybki. I też jakby polecam po prostu zrobienie sobie ściągawki. Bo design systemy brzmią jak coś, co jest bardzo przerażające, że wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo dużych nakładów energii, wielu osób, żeby stworzyć taki design system. A co my, UX designerzy, odpowiedzialni za fragment w ogóle danego produktu, mamy tutaj zrobić, kiedy jakby czasu jest mało, a design system brzmi jak coś, co jest strasznie wielkie i skomplikowane. Otóż można sobie pomóc w 5 krokach. Pierwszy jest taki, że często ciężko nam w ogóle zacząć tworzyć jakąś mentalną mapę takiego design systemu przez to, że wymagania biznesowe i technologiczne nie są dla nas jasne. Więc wtedy co robimy? Spotykamy się z przedstawicielem jakby i części technologicznej i biznesu na warsztatach design thinking, mimo że możemy nie nazywać tego w taki sposób, żeby ujednolicić w ogóle wymagania biznesowe i funkcjonalne, czyli co dzięki temu wiemy. Jakich feature'ów potrzebujemy? I co zaczynamy wiedzieć krok potem?
Jakich ekranów w ogóle potrzebujemy w interfejsie, żeby umożliwić użytkownikom pewne akcje? I są na to różne metody. Można na przykład spisywać sobie w Excelu. Potem jedyny problem z tym jest taki, że nikt nie chce czytać tego typu list w Excelu. Więc to, co często ja robię, to zupełnie analogowo spisuję tego typu elementy. Co więcej, albo sama rysuję takie bardzo proste wireframe'y tego, jakie te feature'y powinny mieć ekrany. Albo proszę również członków zespołu, żeby sami zaczęli to rysować, dzięki temu łatwiej nam się w ogóle skomunikować między sobą. Kiedy już te wireframe'y znajdują się na papierze, warto nie przeglądać tego samemu, żeby wylistować sobie, jakie typy komponentów powinny w ogóle znaleźć się w tym prostym design systemie, żeby móc zaprojektować taki interfejs, tylko przeglądamy to z teamem. Też dlatego, że tak wbrew pozorom jest szybciej. Wydaje się, że to będzie pół godziny z dnia pracy 30 osób nie, ale na przykład 6. Natomiast wtedy nie będzie to na przykład łącznie 120 godzin pracy całej masy innych ludzi, zmarnowanej na poprawianie błędnego rodzaju decyzji. I to, co warto sobie wylistować, kiedy już jakby przejdziemy przez te wszystkie iteracje, to jest to, jakie typy błędów powinny się wyświetlać w tym interfejsie. Na przykład błąd związany z brakiem połączenia z internetem. Błąd po stronie tego typu części technologii. Błąd użytkownika, który nie wiem, źle wpisał hasło albo niewłaściwy format e-maila. Kolejny typ to jakiego typu potrzebujemy inputów, bo bardzo często potrzebujemy tylko jednego typu inputu tekstowego w całym interfejsie, więc właściwie nie ma co zaczynać projektowania takiego design systemu od tego, jak mogą wyglądać wszystkiego rodzaju inputy po stronie użytkownika, bo po prostu z tego wcześniejszego ćwiczenia okazuje się, że nie mają zbyt dużej szansy występować, że nie potrzebujemy listy z checkboxami. Kolejna rzecz to jest typografia. Elementy interaktywne, czyli na przykład elementy typu karta w interfejsie, które będziemy klikać i przechodzić do innego ekranu. Albo elementy, które będziemy klikać, one będą się rozwijały i dopiero po rozwinięciu będziemy wykonywali pewne akcje. To jest o tyle potrzebne, że kiedy zaczynamy szybko operować rysunkami, widzimy, że możemy podobnego rodzaju akcje zrobić na przykład przy pomocy 5 różnych zupełnie innych elementów interfejsu. Na przykład tab bar u góry, albo tab bar na dole, albo batony, czy elementy typu karta. Nie możemy sobie już wtedy na poziomie rysunków zredukować ilość elementów tego interfejsu, tak żeby nie mnożyć i nam jako projektantom trudności z manewrowaniem w tej całości i programistom z kodowaniem większej ilości komponentów. Warto również zastanowić się nad ikonami, których będziemy używać, typem nawigacji i contentem. I content jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o te dwie pozostałe rzeczy, o których teraz szybko opowiem. To znaczy projektowanie dla sytuacji ekstremalnych i data informed design. Co to, o co chodzi w tym projektowaniu dla sytuacji ekstremalnych? Bardzo często w pracy nad projektem wydarza się coś takiego, że projektujemy stan interfejsu, który jest najbardziej skomplikowany. Typu dashboard użytkownika aplikacji bankowej, który ma 3 rory, 2 konta oszczędnościowe, kredyt, pożyczkę oraz jeszcze 8 lokat. Kiedy jest to sytuacja ekstremalna i zapominamy o sytuacji tej najbardziej oszczędnej, jak wygląda interfejs dla osoby, która jeszcze nie wykonała żadnej akcji, nie kupiła żadnego produktu finansowego. I zapominamy też o sytuacji pomiędzy, czyli tej, która wydarza się najczęściej pomiędzy ekstremami. Czyli jak będzie wyglądał taki dashboard dla użytkownika, który przykładowo ma jednego rora, nie ma żadnego kredytu, ma jednego i ma jeden wykupiony produkt oszczędnościowy. I z tego przechodzimy już dużym skokiem. To jest ostatnia metoda, o której wam dzisiaj powiem.
To jest Data Informed Design. Na ten temat w ogóle można rozmawiać przez 2 tygodnie. Nie wiem, czy organizatorzy byliby uszczęśliwieni, gdybym została tutaj 2 tygodnie opowiadając wam o tym, bo najprawdopodobniej wrócilibyście do domu. Nic z tego, z tej prezentacji by nie wyszło. Ale jest to podejście do projektowania, które nieco różni się od czegoś, o czym mogliście słyszeć. Data-driven design. Ktoś słyszał o czymś takim jak data-driven design i data-informed design? Okej, ktoś słyszał, super. Mianowicie to, co ja rekomenduję, żeby robić, czyli to podejście data-informed design polega na tym, że analizujemy to, jakiego, nie tylko jakie są dane dotyczące analityki związane jakby z tym produktem, albo jakby badań, co mówią nam na temat ludzi, ich zwyczajów, dane ilościowe, ale też jakościowo podchodzimy do tego, co będziemy przedstawiać w interfejsie. I wydawałoby się, że te dwa interfejsy powinny być do siebie bardzo podobne. W jednym i w drugim chodzi o wyszukanie ubrań tej samej marki. Co się okazuje? Że mimo, że marka jest ta sama i cel wydaje się być taki sam, czyli wyszukiwanie ubrań, te interfejsy bardzo się różnią, dlatego że w tym przypadku po lewej stronie, na stronie eBaya, mamy user-generated content, a w przypadku strony konkretnego brandu mamy pełną kontrolę nad typem obrazów, które tam się będą pojawiały. Co więcej, w tym przypadku mamy pełną kontrolę nad zakresem filtrów, których użytkownicy będą używali do filtrowania tego kontentu. W tym drugim przypadku nie, bo są to filtry, które jakby są globalne dla całego portalu. Co więcej, jeżeli chodzi o sposób dystrybucji tych produktów, również są te dwie zupełnie inne historie. To są rzeczy, które możemy sobie zamówić przez jeden kanał dystrybucji, który jest odgórnie zaprojektowany przez markę. W przypadku tym drugim, tych kanałów dystrybucji jest bardzo dużo, bo każdy z indywidualnych sprzedawców korzystających z takiej platformy, jak przykładowo eBay, może zdefiniować, które rodzaje obsługi proponowanej przez portal są dla niego adekwatne do wykorzystywania, z których nie będzie korzystał. Więc kiedy projektujemy interfejsy, pozyskanie danych na temat w ogóle tego, jakiego typu content będziemy wyświetlali, jest dosyć kluczowe, żeby nie zaprojektować zupełnie nieadekwatnej w realnym świecie wersji projektu graficznego i nie zrobić bardzo wielu podstawowych, wydawałoby się, niedopatrzeń, które doprowadzą do tego, że design owszem będzie funkcjonalny, będzie działał, będzie spełniał cele użytkowników, ale innych użytkowników niż realnie trafią na naszą stronę. I na zakończenie chciałabym powiedzieć jeszcze o ostatniej rzeczy. I spiąć to w jakiś sposób klamrą z tym, co mówiłam na początku. Czyli o komunikacji przy pomocy języka liczb i faktów. Zazwyczaj dane mają zupełnie lepsze pomysły na temat rzeczywistości niż ludzie, którzy siedzą wyodrębnieni z tego fragmentu rzeczywistości, dla której jakby targetowany jest produkt. I to nie jest tylko mój pomysł. To jest to, co stoi za odkryciami Davida Kahnemana i początku całej jego pracy z Amosem Tverskim, za którą jako pierwsi psychologowie w historii dostali Nagrodę Nobla w zakresie ekonomii. David Kahneman zauważył, któregoś razu piszę o tym w książce Thinking Fast and Slow, że zarówno on, jak i jego koledzy z pracy też zajmowali się badaniami eksperymentalnymi w zakresie psychologii i statystyką na co dzień do interpretacji tych badań, posiadają bardzo niską intuicję statystyczną. Znaczy ich sądy na temat wyników badań w bardzo małym stopniu pokrywały się z realnymi wynikami badań, które przeprowadzali. Więc tym bardziej uczulam na to w przypadku nie specjalistów od statystyki, którymi UX designerzy nie są, również często strategowie biznesowi nie są,
nie są też programiści, żeby możliwie w dużym jakby zakresie, zamiast zgadywać na temat tego, co by chcieli użytkownicy i jak myślą, po prostu walidować to przy pomocy dostępnych danych. Bardzo dziękuję. Jak macie jakieś pytania do mnie, to będę tam jeszcze w sali do konsultacji. Zapraszam, też możecie napisać do mnie maila albo napisać do mnie na Medium czy LinkedInie. Dzisiaj jestem dla was, więc jeżeli jakiekolwiek pytania są, to zapraszam. Dziękuję.